Siemanko, jesteśmy znowu na polu. Pogoda co prawda dzisiaj nie pasuje, ale jeżeli chcemy coś robić, to musi być szapę. Nie może tak być, nie może być takich fasów, bo już nie wiadomo, gdzie jest coś posadzone, a gdzie to fas. Także bierzemy się do roboty. Niezawodna Skoda, jak zawsze, gdzieś tam siadła w błocie, w piasku. Tutaj już wyciągamy traktorek. Spuszczamy hamulec. Proszę, hybryda. Jak ci chodzi? No jedź! Siadamy, wiadomo. Czułeczko! No i działka już wykoszona, wygląda, no dobra, boisko do piłki to nie jest, ale jest lepiej niż było. Z takich ciekawostek to co jeszcze możemy powiedzieć, proszę, pięknie nam, nie wiem czy to będzie widać, ale coś tam zaczyna nam rosnąć, agresik. Tutaj z borówką to nie wiadomo jak to wyjdzie. O, porzeczka też ładnie, wszystko spoko. Z ciekawostek dosadziliśmy jeszcze poziomkę chyba. Takie małe czarne coś, no i parę drzewek wjechało nowych. Jabłoń, papierówka. Dalej mamy tutaj, co tu mamy? Tu mamy jakąś gruszę. Śliwę węgierkę. Śliwa z popularnego marketu. Co to jest? Śliwa prezydent. No a te już były wcześniej wsadzone. To już też kolejna śliwa. Już powoli puszczają. Jabłoń. Jabłoń jakieś dwie odmiany na jednym pniu. I grusza. I tak to się prezentuje. Niestety, jak już mówiłem na szorcie, nie mogło być się bez przygód. Nasz super, hiper sprzęt. Niestety, stety albo niestety, ale wybuch. Pękło, szczeliło, nie ma koszenia. Koniec imprezy na dzisiaj. Także pakujemy wszystko na przyczepkę i jedziemy naprawiać. Pozdro, hej!